Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Sifu. Powiem wam tak, zdarzyła się rzecz dość dziwna. Otóż mianowicie, kiedy przechodziłem ponownie, pierwszy level, czyli skłoty, żeby zdobyć resztę znajdziek, okazało się, że tej nie mogę zdobyć, dopóki nie przejdę gry tak naprawdę. To wtedy, podczas walki z Fajarem, pojawiła mi się opcja, żeby go oszczędzić. Nie wiem, nie pytajcie mnie. Nie wiem, co się stało. Próbowałem to zrobić jeszcze raz, nie wyszło. Tak więc trzeba będzie obczaić, co tam się takiego wydarzy. Daj mi tylko ciekawi, o co chodzi z tą całą areną. Bo tu mam tylko trening, ale gdzie jest ta cała arena, na której mają być jakieś wyzwania? I która też jest w tych, nie? Też jest w... Jesus. Archiwach, Boże, czemu mi to słowo tak uciekło? Dobra, bez żadnego przedłużania. Lecimy do muzeum, prawdopodobnie, aby zająć się... artystą, czekaj, jak to się nazywa? Hiroki? Kuroki. Blisko, blisko. Kuroki, artystka. W muzeum. Let's go. A, jakby coś, niech was nie zmyli mój wiek. Oczywiście, aby sobie ułatwić i mega przyspieszyć przechodzenie, użyłem opcji God Mode, przez co troszeczkę podtrenowałem się, może nie God Mode, tylko Infinite Health, żeby dostawać po pysku i typy mnie normalnie biły, ale jednocześnie, żebym mógł sobie poćwiczyć trochę nawalanie, przez co udało mi się fajnie zostać w wieku lat 20. Ale intrygujące będzie. Bo coś mi się wydaje, że skoro cały czas tak idziemy i była opcja oszczędzenia, no to chyba to oszczędzenie jest jednak tą właściwą opcją. W sumie chyba tak, czekaj, nie było chyba w Kung Fu coś takiego, żeby nie iść ścieżką zemsty? Tylko, że jeśli już pokonasz przeciwnika, żeby po pierwsze okazać mu litość, a po drugie, żeby po prostu go pokonać, pokazać mu swoją wyższość nad nim. Jest, YOLO, pokonałem cię. Nic mi nie zrobisz. Coś takiego myślę. Dobra. Zobaczymy. Najwyżej przyjdzie. Ha, tak po prostu. Ty gnoju! Zresztą mam tyle ekspo od razu. Fuck you! Jak sobie chyba teraz ktoś robi, no? Want some more? No przecież... Czemu jak kontruję, to gram tam w dupie? Okej, okay, ale nożek z chęcią przygarnę, bo to mi daje nowe możliwości w skupieniu. A, i też zmieniłem, właśnie też, a propos tej całej Metroidvanii, powiedzmy. Każde przejście danego levela, i to jest, od początku to nie jest z tym, co mam, tylko to jest tak naprawdę reset całej gry. Mapa muzeum, dobra. To miejsce przypomina labirynt, ale jeśli dobrze rozumiem, muszę tylko dostać się na ostatnie piętro, ażeby zwierzyć się z Kuroki. Ochrona. Dzisiejszego wieczoru jest dużo pracowników ochrony. Sean pewnie ostrzegł grupę przede mną. Niektórzy z nich mają miecze. Muszę zachować ostrożność. Muzeum mieści się w nowym, prestiżowym budynku, który powstał za prywatne pieniądze. Przeszłość Kuroki ciężko prześledzić. Wiem tylko, że jest Japonką, a według pogłosek ma powiązania z współświadkiem. Zapewne wydarzyło się coś, co zmusiło ją do życia na wygnaniu tutaj w Chinach.
Teraz prowadzi Muzeum Sztuki. Dniami i nocami pracuje nad najambitniejszą ze swoich dotychczasowych wystaw. No i mapa, którą przed chwilą zgarnąłem. Okej. Okay. Nie będę tak się za bardzo skupiał teraz na tym szukaniu, bo niestety, dopóki... Ta gra ma też sobie coś z Metroidvanii. Czytaj, dopóki nie znajdę pewnych rzeczy w jednym miejscu, nie znajdę innych rzeczy w drugim miejscu. Okej, okay, nie wiem, czy mi się powiadomienie nie pokazało, że znalazłem dowód na tablicę, no ale dobra. Okej, okay, pusto. Aha. Dobra, prześledźmy tę rzeźbę, zobaczmy. Tutaj mamy osobę, którą owija jakiś materiał, po czym przysadza się jej do głowy i wygląda, jakby chciał jej skręcić kark. Także, okej. Okay. Tu mamy... No, po prostu tabletkę, którą ktoś sobie na pół roztegował i wysypuje jej zawartość. Tutaj... No jak się... zachowanie kropli wody, kiedy uderza o powierzchnię. A tu mamy, kurwa, generator. Ja pierdolę, serio? O, ty... Rapa! Ty gnoju, ty! Niech żeś mi wyskoczy! God fucking damn you! Dobra, mam to już dostępne, czy nie? Tak, pnijcie wudo! I poskładamy. Jestem ciekaw, jak wytrzymały jest ten nożyk. Ale kurde, nie spodziewałem się. Typa, choć w sumie może to był błąd właśnie, że się go nie spodziewałem. No wcisnąłem! Dobra, nieważne. Tak jak... Teraz po prostu przychodzę taki normalnie. Potem się będę bawił jakieś czyszczenie. Jedna pyska! Wygląda, jakby żałował czegokolwiek. Dziękuję. Okej, to było naprawdę szybkie. Jeśli spojrzysz wystarczająco daleko, zobaczysz, że cały świat jest ogrodem. Okej. Zobaczmy. Identity, no to tak byliśmy przed chwilą. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, jakim cudem to się utrzymuje w taki sposób, bo to się nie powinno złamać na moje oko, ale dobra. Dobra, Identity tu byliśmy, czyli teraz idziemy do cyklu i... walecznego tańca Shinobi. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Tu oczywiście nie przejdę, żeby nie było za łatwo. You can't beat us all. Pyczynko. Oh god fucking damn you. Żeby za to życie odbiłem.
Ale teraz naprawdę boli mnie fakt, że pakowałem sobie w inne rzeczy te kapliczki. To nie kolejny z tych powodów. Dokładnie. Tylko to się już pokazuje. Potrzebuję klucza, żeby skorzystać z windy. Pewnie tego jedynego, który mogę znaleźć tutaj. Tutaj coś? No niestety nie. Raz by się prosiło, żeby coś tu zostawić. Czy to jest maska kabuki wsadzona w bryłę lodu? Tak ma naprawdę intrygujące podejście do tematu sztuki. Okej, tu jest chyba kolejna ta wystawa. Będzie to? Tak, cykl. Okej. Akurat Sivu to jest akurat jedna z... You're the one that took down Sean. You'll suffer for dishonoring him. Przepraszam bardzo, od kiedy pokonanie kogoś to jest plamienie honoru? No, przecież wciskam tę blokadę! Serio, dostanę białej gorączki zaraz. Bo literalnie zaczyna mnie to irytować. Nie wiem, czemu mi nie zaliczyło wcześniej tego trofeum, no ale dobra. Jak se tam gra chce? Mogę to zabrać? O! Ja! Mogę to po prostu wziąć i typowi bądź typiarze rzucić w mordę. Dobra, czy ten nożyk się w ogóle uszkadza? No idea. Chyba... Chociaż, czekaj, jakie mam perki teraz wsadzone do tego? Trwałość broni na trzecim poziomie, więc jest w sumie szansa na to, że po prostu bardzo wolno się zużywa. Choć nie wiem, czy ten nóż w ogóle mógłby się zużywać. What the fuck is that? No, Jezus, mi tu wkurza. Kurwa mać, czy tu się nie da zrobić normalnego zlokowania na postaciach? Super, ten zaraz padł. Holy shit! Coś mi szlak z tym trafi. To jest fajny atak, że dwie dłonie na nabudowanie fokusu. Super! Kolejny tego typu przeciwnik. Rozjebie mnie zaraz! Super, akurat tego chciałem uniknąć. Elmao? Zajebiście, to było mi teraz potrzebne, naprawdę. Tego nie czuję, czemu w Sekiro na nagraniu mi szło zajebiście, a jak gram, jak se gram... A jak gram w Sifu, to idzie mi tragicznie. Hookie
Rychbok! Autentycznie, my myśl zurnie zaraz. Japa! Japa! Literalnie, pałki to jest najlepsza broń jak na razie. Najlepsza na ogłuszanie. Chyba najlepsza w ogóle. Myślałem, że te noże w ogóle te ostrze będą jakieś fajne, ale autentycznie trzeba je wkurzać. Nic kompletnie nie da fajnego zrobić z tymi nożami. Okej, okay, ona widziałem z filmiku ze znajdźkami, że ma coś fajnego. Coś fajnego. Że w ogóle ma znajdźkę, która mnie interesuje, bo jest kluczem do zgarnięcia innej rzeczy u Shona, konkretnego pudełka. Aha, fajnie, mnie cofnę się. Super. Czyli musiałem iść od razu do niej. Chyba, że będę mógł wejść tutaj, potem na górę i się do niej cofnąć. Albo po prostu przejdę. Tak. Looks like I'll need to go through the exhibition. Przez wystawę mówisz? To będzie które? To będzie to. Wraz na klatkę schodową są zamknięte. Aha, czyli co? Czyli ja wejdę tędy, wyjdę tamtędy? Tam wyjdę. Aha, czemu nie mogę tego rozwalić? Jedna część. Co tutaj? Spotkanie z grupą uczniów ze szkoły Shona dało mi do myślenia. Nadal wzajemnie sobie pomagają, zapewne z rozkazu Yanga. Okej. Okay. Bliźnięta. To jest następna wystawa. Co my tu będziemy mieli w takim razie? Liczę na jakąś kapliczkę, bo od dawna. Na ten level jeszcze żadnej nie znalazłem, a to trochę boli. Zwłaszcza, że mogę sobie wykupić... No, co za grubas! No, ja pierdolę, nie on! Enjoy the taste of defeat. Boże, the best combo ever. Lekki, ciężki, ciężki, lekki. I tak na przemian, i to wystarczy. Boczko. Dzięki, gro, naprawdę. Nie to co? No dałem! Zaraz już nie mi zrób! Cięcie w udo, szmato! Zajebiście! I co? I to, co chciałem sobie przeoszczędzić, się podleczyć, to oczywiście chuj mi w dupę. Dobra, nawet jak nie będę czytał, bo to nie ma sensu. Bo to jest coś do tej wystawy, nic totalnie związanego. Stop this meaningless crusade here. Kuroki has long since abandoned this life of violence and bloodshed.
Turn around and leave now. I only wish to meet her. I told you, Kuroki will not speak with you or anyone else. For the last time, step aside. A czekaj, wiem! Bo wybrałem złą... Już wiem, czemu Fajara mi się to odblokowało, bo miałem inną opcję wybraną dialogową. I could do this all day. Drop the weapon, sir! I'll be the one to take you down. Holy lamish ne pasist! To jest jakaś kurwa kpina. Won't you just die? Serio, nawet Sekiro się tak nie wkurzę na jest silnie, jak go próbowałem przejść. Jeden cios wystarczył. Jeden cios wystarczył, żeby typa rozwalić. Ja tu ginę jak idiota. Bo gra po prostu rucha mnie w dupę. Przecież jak ja do tej Kuroki dojdę, to albo ona mnie zabije, albo ja zginę, zanim w ogóle tam dojdę. Okej. Okay. Ciekawe. Nawet bardzo. Dobra, czekaj. Staff only. Mogę przejść? Wow, mam kartę dostępu, ale nie mogę. Świetnie. Dobra, tak sobie a propos. Dodał się ten gość? Dodał. Osobisty ochroniarz. Twardy cel. Najsilniejszy z moich dotychczasowych przeciwników. Uderza mocno, dobrze się broni i umiejętnie posługuje chwytami. Muszę wykorzystać wszystko, co potrafię, jeśli chcę go pokonać. Okej. Okay. Trzeba zrobić klatkę schodową. Dobra. Okej. Okay. Czy to jest to miejsce? Chyba nie. Drzwi do pracowni artystki. Zamknięte na stary zamek. Okej. Okay. To jest to samo jak było u Fajara. Fajar też miał takie... prywatne pomieszczenie. O! Zajebiście akurat. Będę mógł zejść po coś tam... Do Fajara akurat się nie przyda, bo akurat do Fajara potrzebuję klucz, który... jest w sanktuarium. Mhm, tak, w sanktuarium. Czyli prawdopodobnie w ostatniej miejscówce, do jakiej w ogóle dojdę. Tak, tego kija. Gleba. No chodź, no chodź. Ja ci dam wake up zaraz. To nie... No kurwa jebana mać! To nie jest Alan Wake. On to się może obudzić, na pewno nie ja. Druga faza? Nie, wystarczyło. No i jest, kod do klubu. Miał go sobie jeden z uczniów Shona na odwrocie zapisany jakiś kod. No i to jest kod do... Do tej skrzynki chyba, tak mi się wydaje. No albo do czegoś tutaj, też nie jestem z nim pewien. Odblokuj potężny cios Kalbot? What? Mam wrażenie, że ta maska ze mnie drwi.
Ale serio, ma nowy cios dostępny? No tutaj nie ma nic do kupienia z tego, co widzę. Kombinacje może? Nie. Okej, okay, to nie mam pojęcia, o co chodzi z tym achievem. Dobra, to oczywiście pewnie nie ma sensu, sprawdzanie tego. No. Ale to jest fajna rzecz, bo jak znajdziemy klucz na tym levelu, no to w praktyce możemy po prostu tutaj wejść i od razu lecieć na samą górę do bossa. Możemy totalnie zignorować wszystkich tych ziomeczków. No i patrzcie, proszę, ile ja mam lat? 63! Maksymalnie mogę jeszcze dwa razy dać się powalić. I przy dobrych wiatrach zrobi to nasza koleżanka, po którą tutaj tak naprawdę przyszliśmy. Choć mam takie dziwne wrażenie, że chyba jednak niestety, ale nie. The fuck? Proszę, jest kapliczka. No, cała reszta jest zablokowana. Wynik jest za mały, skuteczność parowania. O, wyzeruj licznik śmierci. Szczerze? Z wielką kierwa chęcią. Tylko tak troszeczkę szkoda mi jednej rzeczy. Mianowicie, że ta opcja nie pozwala mi na, uwaga, uwaga, odmłodzenie się, bo to byłoby o wiele lepsze. Za 1000 expa. Nie żeby wyzerować sobie licznik śmierci, tylko żeby się odmłodzić. To było zajebiste. No ale nic to. I tak to będę przychodził jeszcze raz poza nagraniem. Tutaj byłem. Dobra, czekaj, to gdzie mam iść? Sprawdzę drzwi, bo może ja w sumie przychodzę z dobrej strony, a szczęściem tego się tylko kapliczkę wrzuciłem. Serio mam zaskoczyć? Ja pierdzielę, jak w Soulsach! Jak w Soulsach i w jaskini Sefa. Czy Sifa, bo też różnie ludzie nazywają. Jeden z angielskiego Sif, drugi normalnie Sef. Czy tam Sef, dobra, ten nas mówisz, tak? Tak. Believed that if we took the time to stand outside in the rain, it would cleanse us both physically and spiritually. Water has the power to finally set us free. It represents birth and the cleansing of a darkened soul. Water is the key to being reborn. It is considered redemptive in nature. To jest typa. Mam skupienie. Podwiedło. Okej, to poszło totalnie nie po mojej myśli. No, to przed chwilą też, ale przynajmniej miało lepszy efekt. Niż te dwie dłonie. Dobra, healing. The darkness itself, we must first embrace it, or the shadows of the past consume us whole.
Jestem muszę odpalić jakiś trening normalnie na wyparowanie. Zacząłem się to kurwiać. Garda do góry? Nie, blokuj cios nieblokowalny. Congratulations, Downie. Dałem kurwa w dół! Dałem kurwa w dół! Mam jedną szansę. Jedną szansę! A jeszcze kij wiele mnie czeka tak naprawdę samej kuroki. Pałkę, naprawdę. Byłaby 300 razy lepsza. Oho, świetnie. Kolejne takie. Ja tu zginę. Zabiją mnie tu. Składane. Tak to następne. Leczenie jest nie tylko za ten knockout, tylko po prostu za pokonanie. O, jasne, pewnie. Więcej was stara nie miała? TKP. Słyszycie to chrupnięcie? Jakie soczyste było. Jeden silny kop, jak babka leży. Elo. Można? Ewidentnie można. Na najwyższy możliwy damage, więc z czego tak pieje. Pierdziele, jak teraz po prostu będę kładł jak po prostu muchy. Czekajcie to. To ostatnie to będzie szaleństwo niż gniew, no ale okej. Okay. O. A dobra, w sumie jak nikt mnie nie zaatakował, no to logika, że... The mind is like an iceberg. It floats with 1/7 of its bulk above water. Our consciousness is merely the tip of the iceberg. We must dive beneath the waters to explore the subconscious. To face the past. A odrywaj! Nie, chuj! Robię to kurwa jeszcze raz! Okej, okay, teraz jestem z powrotem. Oczywiście z one hit, one... Po prostu z tym nabijaniem gardy na strzał, to jest proste.
It floats with 1/7 of its bulk above water. Our consciousness is merely the tip of the iceberg. We must dive beneath the waters to explore the subconscious, to face the past. Wow, to żebym się teraz popisał, naprawdę. Nie tą opcję włączyłem. Chcąc wyłączyć jedną, włączyłem drugą. Dobra, Kuroki, idziemy po ciebie. No, dawaj. Weź mi kowała jakąś rzeźbę? Bo się aż prosi. A, okej. Okay. To jeszcze nie Kuroki. Serio? Uniknęła tego? Wal się na mordę. Dobra, pierwsza... Nie wiem, czy mogę to śmiercią nazwać. Grabinet tak to traktuje, chociaż... Nie jestem przekonany. Okej, okay, to... To wygląda dość konkretnie. Czyżby Kuroki walczyła ze swoją mistrzynią i ją zabiła? Nie ma! Co, myślałeś, że dam się na to nabrać? Nie w tym życiu, koleżanko. Ale widać, że to nie jest prawdziwa, to są takie... No nie, czy mimiki to jest dobrze. O, tu jest ta prawdziwa. Była pałę. Teraz sobie wezmę tę pałę i idziemy dalej z nią walczyć. Mam nadzieję. Co, będzie boss? Jeszcze nie. Przynajmniej jestem troszeczkę rozczarowany. Co jest? The fuck? Czemu skończyłem na suficie? Pewnie. Amazing. Padła, pięknie. Okej. Okay. No wy se jaja chyba teraz robicie. Serio, tu był klucz do windy. Come on. Dobra, jedna rzecz mi tego została. Czekaj, czy uda mi się... Nie, może nie, na pewno mi się nie uda jej znaleźć, no bo to jest pewnie w tym pokoju artystki. Do którego chwilowo nie mam dostępu. Super, druga kapliczka. Druga z chyba trzech, tak mi się wydaje. A, i co, to jest jedna razówka? Dobrze wyglądało. Dobra, skuteczność parowania poproszę. Przyda się. Dobra, boss jak nic. Jest nasza Kuroki, ta prawdziwa do odmiany. I do not want to fight you. That feeling of vengeance, it will not cease here.
I speak from experience. Now leave. Or be forced to. Kurde, jak się ta broń nazywała? To nie było... Nie... Bo bało to chyba, tak mi się wydaje? Słuchaj, fajnie, że babka mi po prostu robi jak chce. Dobra, daj mi tę pałę. Gdzie jest pała? Jest moja pała! Super, znikła! Mogę wcisnąć trigger i zaskoczyć na bok. A jest skupiony Calbot! Faktycznie. Co to za atak jest w ogóle? Dobra, dawaj, bo to jest kolejna umiejętność, którą mogę na stałe odblokować. Czyli proszę, nie mam jeszcze wszystkiego. 24 lata. How did you survive my blades? Normalnie. I mogę to zabrać? Może tam była ta pała. Dobra, uniki, nie ma co jej blokować. Powiedział, nie ma co jej blokować, po czym próbuję ją blokować. XD! Jest moja pała, dawaj mi ją. Kurwa! Ja pierdolę, co ja mam taki jestem jakiś upośledzony! Co ja to Sekiro wyciągłem? Ja jebia, to jeszcze jest ta łatwiejsza część tej walki w ogóle! Co mnie trochę przeraża! Już mi popierdoli normalnie chyba w drugiej rundzie. Już 5 razy mnie zabiła! A to jest pierwsza runda i w teorii ta łatwiejsza! Czy ona może z łaski kurwa sobie przespamić jeden i ten sam atak? This time my blades will not fail. No, wreszcie! Teraz na gorsze. Super! Teraz kunaję! I to coś. I know 100 ways to kill you. You should run when she gave you the chance. Dobra, mogę łapać tę broń przynajmniej. Nie, że usłyszałem. Ostrzegam, jak ja będę bliski śmierci, nie od... naprawdę, wykorzystam to fakt, że mogę rozwalić po prostu w dwóch czasach. Świetnie, ona może... Ja mogę tego złapać, ale jak już odrzucę, to jest tylko zmarnowanie broni. XD! Jak uwielbiam przeciwnika, który spami jeden na ten sam cios! Morda! Naprawdę, morda! Nie
gleba. Ha, to jeszcze jest jednorazówka. Good to know. Koniec. Japa. Dobra, chcę zobaczyć, czy to drzewko się teraz zmieniło. W sumie ciężko stwierdzić, czy coś się nowego dodało. Dobra, która jest teraz godzina? 2:16, bo zobaczcie, że to wszystko dzieje się w sumie jednego dnia. 15:35 zaczęliśmy w skłotach. 19:06 poszliśmy do klubu. 21:44 do muzeum i teraz 2:16 idziemy do wieży. No, tylko że zanim pójdę do wieży, to oczywiście powtórzę to muzeum, żeby mieć niższy wiek, bo mnie po prostu coś szczyści. Jak będę musiał, jak będę miał tak, jak będę praktycznie strzał. Ja, ile mam teraz? Musisz sprawdzić. Chyba 71. 74. Jeszcze gorzej. Jedno potknięcie i mam koniec levela. Także sorry, ale ja to muzeum robię jeszcze raz. A co dzięki temu, że mam kluczyk, pójdzie no, masakrycznie szybko. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Sifu. Cześć!